Dziewczyny zaczynają, mężczyźni kończą. 9 pojedynków przed nami. Pierwszą walkę dzisiejszego meczu. Sędzia Maciej Zakowicz rozpoczął pierwszy pojedynek. Przypomnijmy, 2 razy 3 minuty 30 sekund przerwy. No właśnie, przypomnijmy naszym widzom przepisy, bo to są troszeczkę inne przepisy niż przepisy w zapasach. Na potrzeby Krajowej Ligi Zapaśniczej mamy zwycięstwo, może się zakończyć poprzez położenie na łopatki oczywiście lub przewagę techniczną, z tym, że przewaga powinna wynosić minimum 12 punktów. Tak, tutaj mamy tą drobną różnicę na potrzeby ligi, że przewaga wynosi 8 punktów, a nie tak jak jest z tym wolnym mężczyzn oraz w zapasach kobiet, że jest to 10 punktów technicznych, przewaga 10 punktów technicznych. Natomiast przypomnijmy, że w tym roku w Krajowej Lidze Zapaśniczej się zmieniło troszeczkę pod względem tym, że wygrana walka jest zapisywana w sposób taki, jak jest zakończona, czyli jeżeli jest wygrana na punkty bez zdobycia punktu technicznego, jest to 3-0, jeżeli jest zdobyty punkt techniczny, jest 3-1. Jeżeli jest przewaga techniczna bez zdobycia punktu, jest 4-0 z punktem 4-1 i położenie na plecy 5-0. Tutaj już obserwujemy pierwszą akcję techniczną. Sędzia pokazał już pierwsze upomnienie pasywności. Przy drugim upomnieniu będziemy mieli przymusowy parter i próbę wykonania chwytu przez zawodniczkę aktywniejszą. Przypomnijmy, zawodniczka AZS Supra Brokers Wrocław, zawodniczka z zagranicy, dokładnie z Holandii. Jest to trzecia zawodniczka na naszym kontynencie. Mistrzostwa świata zdobyła brązowy medal. Natomiast jej przeciwniczka jest też utytułowaną zawodniczką. Piąte miejsce na Mistrzostwach Świata, piąte miejsce również w Mistrzostwach Europy, więc pewnie pojedynek będzie bardzo, bardzo wyrównany. Miejmy nadzieję, że zakończy się sukcesem gospodyni. AZS Supra Brokers Wrocław idzie na medal. Tak przynajmniej zapowiadają trenerzy po nieudanym początku. Po nieudanym początku w poprzednim sezonie, w tym roku wystartowali znakomicie. Mamy już na tablicy w tym momencie 1-0 dla niebieskiej zawodniczki, czyli zawodniczki gości z AZS-u AWF-u warszawskiego. 2,5 minuty zaraz będzie, 30 sekund do przerwy, koniec pierwszej rundy. Akcja zawodniczki Supry Brokers. Próbuje opanować, sędzia pogania, żeby zaliczyła punkt i wznawia walkę w pozycji stojącej. 20 sekund do przerwy. Rozpoczynamy walkę w stójce. Pierwszy pojedynek dzisiejszego meczu. Ta otwarcia bardzo ważna. Zawodnicy duża koncentracja obu zawodniczek, 3 sekundy, 2 i zakończyła się pierwsza runda, 30 sekund przerwy i za chwilę rozpocznie się druga runda, a po tym pojedynku będziemy oglądać pojedynek w kategorii wagowej. 57 kg styl wolny. Czyli zmienimy kategorię wagową, ale również zmienimy styl wolny mężczyzn. Styl wolny mężczyzn. Sędzia zaprasza już do drugiej rundy. 1-0 wciąż na tablicy dla zawodniczki gości. Druga runda pojedynku. Na razie walka jest bardzo statyczna, zawodniczki się badają. Miejmy nadzieję, że to się zaraz rozwinie rzutami, chwytami. Ożywmy trochę te trybuny. Krasnal pomaga. Zejście do nogi zawodniczki AZS-u warszawskiego. I czy wyjdą za matę, czy tak. Wyjście za matę i kolejny punkt. Mamy
2-0. Zapraszam do dopingu, zapraszam do dopingu. 2-0, wynik w zapasach 2-0 jeszcze nie jest rozwiązaniem. To wszystko jest przed nami. Mamy do końca jeszcze 2,5 minuty prawie. Także zawodniczka w kostiumie czerwonym ruszyła do ataku. Przegrywa pojedynek, musi odrobić tą stratę. W innym przypadku skończy się ta walka jej porażką. 2 minuty do końca walki. Kibice dopingują. Dzisiaj pogoda nas nie rozpieszcza. Pada deszcz. Na szczęście walki zapaśnicze odbywają się w hali. Zawodnikom ani kibicom to nie przeszkadza. Próba ataku. Sędzia czeka, aż zawodniczka wrocławska opanuje całkowicie swoją przeciwniczkę, żeby przyznać punkty. Tak w drodze przypomnienia, mamy wprowadzenie bez zagrożenia za 2 punkty i rzut z góry do pozycji zagrożonej za 4 punkty, czyli naprawdę wynik 2-0 nie oznacza jeszcze nic, szczególnie, że jeszcze mamy 1,5 minuty drugiej rundy do końca walki. Zaczynamy, już trybuny żyją, Wrocław żyje, robi hałas. Sędzia pogania cały czas zawodniczki do akcji technicznej, natomiast wyczekują na odpowiedni moment. Trybuny we Wrocławiu się zaczynają powoli budzić. Jest to pierwsza walka, więc myślę, że będzie tutaj gorący mecz. Ciekawy, z wieloma walkami. Dokładnie tak, budzi ich maskotka, piękna maskotka AZ Supra Brokers Wrocław. Wspaniale to wygląda. Widzieliśmy już na rozpoczęciu. Natomiast w pojedynku, wracamy do naszego pojedynku. W pierwszej walce nie zmienił się wynik. Nadal prowadzi zawodniczka AZS AWF Warszawa 2-0. I ostatnie sekundy. Musi zaatakować teraz zawodniczka w kostiumie czerwonym, jeżeli myśli o... I właśnie to czyni, tak jakby słyszała moje słowa. Zejście do nóg. Na skraju maty. Niestety. Niestety, 5 sekund. I mamy zakończoną pierwszą walkę. Stosunkiem 0-2 w małych punktach technicznych, co daje nam zapis meczu 0-3 dla drużyny przyjezdnej, czyli dla drużyny AZS-u AWF-u warszawskiego. Teraz... No i niestety rozpoczęło się nie za bardzo dobrze dla gospodarzy, natomiast mamy jeszcze przed sobą oczywiście 8 pojedynków.